celebryci. In so many ways. Ludzie często się dziwili, że moja mama była taka szczupła, skoro jedzenie było dla niej tak ważne, ale dawało jej tyle radości. No i to się nie nanudziła w tutaj tym domu? Możecie pomyśleć, że Audrey Hepburn ma albo anoreksję. Mama siedzi sam, też się nie nudzi. To prawda. Ona ma zaburzenie odżywiania. I nazwa brzmi Druga Wojna Światowa. Odwiedzali, tak. Czy myśli pan, że działalność Audrey Hepburn jako ambasadora dobrej woli w UNICEF-u miała jakiś związek z jej doświadczeniem głodu w czasie wojny? Jeździła przecież wielokrotnie do Afryki i pomagała dzieciom, które umierały z głodu. Moja matka odpowiedziała dość rzędnie. Oczywiście wojenne doświadczenia pozwoliły jej lepiej wczuć się w sytuacji cierpiących i głodujących ludzi, ale ona uważała, że to, co poczuła w Afryce, było o wiele bardziej poważne niż to, co sama przeżyła. Ale przecież prawie umarła z głodu w czasie wojny. Yes, but she survived. Tak, ale przeżyła. I uważała, że miała ogromne szczęście, a przecież wielu innych nie przeżyło. To zresztą dosyć powszechna reakcja wśród ludzi ocalonych z różnych wojen. Zastanawiają się, dlaczego to właśnie ich los oszczędził, a sąsiadów nie. Nie chciała więc porównywać siebie z ludźmi w Afryce. Uważała, że to zupełnie inna skala cierpienia. Wiedziała jednak ze swojego doświadczenia, jak bardzo w ekstremalnych sytuacjach potrzebna jest nadzieja. I to właśnie chciała przynieść tym ludziom. Jest wiele wzruszających zdjęć z podróży mojej matki do Afryki, na których widać, jak blisko fizycznie była z miejscowymi dziećmi. Przytulała je bez cienia zakłopotania czy wahania. Te wyjazdy kosztowały ją mnóstwo emocji i energii. Wracała z nich wycieńczona psychicznie. W ostatnich latach próbowaliśmy więc z bratem namówić ją, żeby przestała, bo się wykończy. Ale oczywiście nie chciała słuchać. Kilka lat temu dowiedziałem się, że jeszcze parę tygodni przed śmiercią, kiedy już prawie nie wstawała z łóżka, dzwoniła do przedstawiciela UNICEF w byłej Jugosławii i wypytywała, jak idzie misja. Pan w pewnym sensie kontynuuje działalność matki. Kiedy umarła, mój brat założył fundację. Mareczek jest bardzo przyspieniony. Audrey Hepburn, którą ja teraz kieruję. Oczywiście nie sam. Moja mama wykorzystywała swoje nazwisko i popularność do na problemy, cechę, że nie pozwala nikomu kutka robić w swoim względzie. My robimy to samo, czyli używamy jej nazwiska do zdobywania pieniędzy na cele charytatywne. Dzięki funduszom uzyskanym z książek czy wystaw poświęconych Audrey Hepburn wspieramy szpitale w Stanach Zjednoczonych. No ale to tylko dlatego, że on jest psychicznie czysty. Jak faryzeusz. Mama wierzyła, że nawet drobne działania poszczególnych ludzi skłaniają się na coś istotnego globalnie. Sama nie uważała się nigdy za kogoś w ogóle ma nerwicę. Nie, mama robiła po prostu to, co mogła zrobić, czyli wykorzystywała dziesięcinę kopru i kminku. Audrey Hepburn wyszła za mąż za Włocha, pana ojca, mieszkała w Rzymie i mówiła tak: okazało jestem włoską kulą domową kultury, i to jest to, mamy, o czym zawsze marzyła. Mieć w od Włochów przyjęła poważny stosunek do mocarelli i miłość do makaronu z pomidorami. A kiedy gdzieś wyjeżdżała, to do walizki zawsze pakowała paczkę spaghetti. On był gdzieś tam w innym domu była Włoszką. I zrobił z tego innego domu zdjęcia, fajerwerki na placu Szembeka. Była w sferze jedzenia. Podobało się jej, że włoskie potrawy są proste i podzielała przekonanie Włochów, że jedzenie to sprawa ważna. Mozzarella jest dobrym przykładem, bo nie każda mozzarella może być dobra. Trzeba się znać na jej rodzajach. Mama była także bardzo włoska, jeśli chodzi o życie domowe. Dom, rodzina, to była jej dziedzictwo. Tworzyła klimat domu, kierowała i była tam najważniejszą osobą. Tak jest na włoskich rodzinach. To kobiety, matki, babry są szefami w domu, a mężczyźni stoją na drugim planie.
I w naszej rodzinie było jednak trochę inaczej, bo ojciec miał w domu własną pozycję. Wszystko jest chowane. Był psychiatrą z ogromnym poczuciem humoru i wszyscy... A właśnie, że to myślałeś, że ja wyjęłam gdzieś z tego? Ja mam zawsze wszystko w pocie. Nie stroił sobie żartów z pacjentów, ale zabawnie opowiadał pewne zjawiska. Dorastałem więc z ojcem, który przynosił te różne opowieści z pracy i z matką, która wcale nas nie zasypywała opowieściami z Hollywood. Co? No nie długo to będzie uważało za zaskakujące. Nie wolno jeść na nas. W ogóle mama wprawiała w głowę to ja ci dam, bo ja nawet taki, niezgodnie z marzeniami o hollywoodzkiej gwieździe. Nie wyprawiała wielkich przyjęć, na obiad zapraszała ja sobie tylko wszystkich przyjaciół. Przymiotki włożyłam, ale jak on zobaczył, to mi nie pozwolił, bo po prostu jest tak wrażliwie przesądny na tym, że ja zaraz coś komuś dam. Ale dlaczego ta gwiazda filmowa jest taka normalna? No tak, coś tam nie weźmie kości. W życiu takiej osoby spodziewali się znaleźć więcej teatralności, dramatyzmu, tematów do plotek, a to nic z tych rzeczy. Jedna ze znajomych mojej matki powiedziała, kiedy idziesz poznać Audrey Hepburn, masz w głowie filmy, fotosy, powiady, ale kiedy wreszcie ją poznajesz, zapominasz o tym wszystkim po pół godziny. Jaką twoją tej będzie darowany, no to jaką twoją? Syn innej znajomej, mały chłopiec, po spacerze w towarzystwie Audrey Hepburn zapytał swoją matkę. Mamo, ty żartowałaś, że ta to takie śmieszne jest, jak ktoś tak coś nagle chce i tak koniecznie i za wszelką cenę jakieś to takie dziwne. Mylisz się, powiedz na to. Miałaś tu pudełko, potem ten Lenovo pokroić do kostki, tę teksturę, oleju nalać, pomieszać. Pamiętam taką zabawną scenę, którą pan opisuje w książce Audrey w domu, kiedy w czasie jakiegoś przyjęcia dla dzieci pana mama podawała jedzenie, jednocześnie był wyświetlany film My Fair Lady i żadne z dzieci nie zauważyło, że Eliza Doolittle z filmu i ta pani, która podaje im właśnie makaron z serem, to ta sama osoba. Jeszcze o jedną rzecz chciałam pana zapytać. Iloma językami mówiła Audrey Hepburn? Sporo tego było. Pierwszym językiem, jaki poznała, był francuski, bo urodziła się w Belgii. Mówiła po holendersku, bo jej matka była holenderką i po angielsku, bo ojciec był Anglikiem. Dobrze znała też niemiecki i włoski. I trochę mówiła po hiszpańsku. Czyli wychodzi sześć. Jakiego języka używali więc państwo w domu? Mówiliśmy mieszanką francuskiego i włoskiego. Nie dlatego, że chcieliśmy jakoś egzotycznie brzmieć, tylko tak się rozmawiało w rodzinie mojego ojca. To trochę tak jak z przepisami kulinarnymi w mojej książce. Są rodzajem wspomnień z różnych miejsc, które ktoś przetwarzał, barwią zgodnie ze swoimi potrzebami. Podobnie jest z językiem. Zmienia się wraz z nami. W naszej rodzinie było tak, że jeśli jakieś słowo lepiej brzmiało naszym zdaniem po francusku, to się je wplatało we włoski. Ale ostatecznie włoski zawsze zwyciężał. Robert, partner mojej matki, z którym się związała po rozstaniu z moim ojcem, nie mówił po włosku i był naprawdę biedny w naszym towarzystwie. Mam nadzieję, że te opowieści o Audrey kucharce, Audrey organizatorce przyjęć, Audrey matce przedłużyły nam jeszcze na chwil kilka ten świąteczny i poświąteczny czas, w którym przecież dom i kuchnia grają pierwszoplanową rolę. Mówił o Audrey Hepburn jej syn Luca Dotti, autor książki Audrey w domu. W drugiej części magazynu Kultura niecałkiem osobista za kilka minut zainaugurujemy rok Józefa Konrada Korzeniowskiego. A owa inauguracja będzie polegała na przekopywaniu radiowego archiwum w poszukiwaniu słuchowisk według prozy tego pisarza. Będzie więc i Lord Jim, i Smuga Cienia, i Jądro Ciemności. A potem kolejna rozmowa modowa, dzisiaj o błysku w ubraniu, bo wszak rozpoczął się nam karnawał. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński, coraz mniej
osób uczestniczy w zamieszkach w centrum Ełku. Wczoraj w jednym z barów gastronomicznych doszło do awantury. Zginął 21-letni mężczyzna. Po południu w centrum miasta zebrał się tłum. Powybijano witryny lokalu. W stronę policjantów poleciały butelki i kamienie. Pilnując porządku w centrum Ełku, policjanci na prośby negocjatora, który próbuje uspokoić sytuację, opuścili tarcze. Cofnęli się też o kilkanaście, kilkadziesiąt metrów, aby dalej blokować dojście do restauracji, w której doszło do tragedii. Kilka osób opuściło centrum Ełku, jednak wiele nie zamierza wrócić do domów. Mówiła Kinga Grabowska z Polskiego Radia Olsztyn. Do tej pory policjanci zatrzymali 26 najbardziej agresywnych osób. Jeśli protest części opozycji nie zakończy się, to Sejm będzie działał tak jak w przypadku uchwalania budżetu, powiedział w Polskim Radiu 24 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. 16 grudnia, po tym, gdy posłowie opozycji zajęli mównicę sejmową, reszta Sejmu kontynuowała obrady w sali kolumnowej. Okupacja sali plenarnej trwa do dziś. Będziemy musieli działać tak, jak działaliśmy w trakcie uchwalania budżetu i innych ustaw. Powtarzam, wymóg konstytucyjny jednoznacznie sformułowany to jest wymóg kworum. I to kworum mamy i jeżeli opozycja będzie stosowała te dotychczasowe metody, no to cóż, nie będziemy mieli innego wyjścia. Posłowie opozycji zapowiadają, że pozostaną w sali plenarnej przynajmniej do 11 stycznia. To data rozpoczęcia kolejnego posiedzenia Sejmu. Malta, najmniejszy kraj Unii Europejskiej, obejmuje dziś rotacyjną, półroczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Problem napływu uciekinierów z Afryki i Bliskiego Wschodu do Europy wydaje się być jedną z najważniejszych spraw do rozwiązania. Wprawdzie dzięki porozumieniu z Turcją fala migracyjna osłabła, ale porozumienie jest kruche, a Unia nie uzgodniła jeszcze, jak radzić sobie z kryzysem migracyjnym. Malta, kraj południa Europy, do tej pory forsowała pomysł automatycznego podziału uchodźców między unijne państwa i ma inne interesy niż kraje Grupy Wyszehradzkiej. Nie tylko z kryzysem migracyjnym będzie musiała zmierzyć się Malta, mówi ekspert brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej Janis Emanolidis. Brexit też będzie gorącym tematem w tym półroczu, bo Londyn i Bruksela rozpoczną negocjacje. Premier Theresa May ma wiosną przedstawić oficjalny wniosek o woli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Malta będzie też odpowiedzialna za negocjacje w sprawie obsady stanowiska szefa Rady Europejskiej. Kadencja Donalda Tuska kończy się w połowie roku i jest z możliwością przedłużenia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Malta szacuje, że do końca czerwca będzie miała do przeprowadzenia 1500 spotkań w Brukseli i Luksemburgu oraz około 200 posiedzeń na Malcie. Teraz to wszystko, a więcej informacji w Polskim Radiu 24 już o północy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu inateka.pl. Kultura nie całkiem osobista. Kłaniam się Państwu ponownie, Magda Mikołajczuk. Dziś pierwszy dzień roku Józefa Konrada Korzeniowskiego. Decyzją Sejmu taką właśnie nazwę nosi rok 2017. Dla uczczenia 160. rocznicy urodzin autora takich książek jak Jądro Ciemności czy Lord Jim. Józef Konrad to pisarz prawdziwie europejski. Poruszał się równie swobodnie w kulturze polskiej, angielskiej i francuskiej. Kiedy miał 17 lat, wysłano go do Francji. Tam zaczął pracę marynarza i przez 20 lat pływał po morzach i oceanach, a w 1894 roku osiadł w Anglii i poświęcił się pracy pisarskiej. Pisał po angielsku. Jedna z najbardziej znanych na całym świecie książek Konrada to Jądro Ciemności. Rzecz o okrucieństwach kolonializmu i o białym człowieku, który pod pozorem niesienia światła cywilizacji wprowadza w Afryce terror. Narrator tego opowiadania, Charles Marlowe, wspomina czasy, kiedy jako kapitan małego statku płynął rzeką Kongo w głąb afrykańskiej dżungli. Miał odnaleźć niejakiego kurca, który popadł w szaleństwo i w wiosce urządził sobie coś w rodzaju prywatnego królestwa, w brutalny sposób podporządkowując sobie mieszkańców. W słuchowisku z roku 2004 według Jądra Ciemności kurca zagrał Piotr Machalica, Marlowa Mariusz Benoit, a dyrektora Jan Kociniak. Reżyserował Krzysztof Zaleski.
już w progu wielkich rzeczy. Wielkość, rozumiesz, wielkość. A teraz przez tego głupca, tego bandytę dyrektora. Jedno moje słowo i będzie boił. Tak, ja jestem wielki. Wielki. Nie, tak. Jest pan. Jest. Wszystko jest teraz w pana mocy. Tylko niech pan się zastanowi. Czego chcesz? Bez względu na to, co się tu stało. Pana pozycja tam, w Europie, jest niezagrożona. Więc nie warto. Nie warto. Jest pan wielki, tak? I dlatego nie musi pan. Nic pan nie musi. Jestem wielki. Jestem wielki. Jasne. Nie miałem do czynienia z szaleńcem. Umysł kurca był zupełnie jasny. Gdzie skupiony był mózg sprawy ze straszliwą intensywnością. Lecz jasne. Jego dusza uległa obłąkaniu. Znalazła się samotna w dziczy. Zajrzała w głąb samej siebie. I oszalała. Czy udało się panu go tu przyprowadzić za nim? Co? Dobrze, że już stąd odpływa. Tutaj, tutaj! Co się stało? Czarni! Znowu zbierają się na brzegu. Czarni! Ilu ich tam jest? Tysiąc? Nie, więcej. Nawet 2000. Czego chce ta czarna kobieta? Żegna. Jak oni wszyscy. Oni. Ona. Wołaj do pana. Rozumie pan ich słowa? I to, co ona da. Ta kobieta, co teraz woła. Rozumie pan? Jak mogę nie rozumieć? Mogą nas znowu zaatakować? O co pan broni? Zabierajcie. A po co ta pana gwizdawka? Jeszcze pan nam odstraszy wszystkich tych dzikusów. Co? Mamy ochotę na nich zapolować. Nareszcie wracamy. No i udało się rozwiązać problem. To był fragment słuchowiska według Jądra Ciemności Józefa Konrada, według opowiadania, tak właśnie zatytułowanego. A najbardziej znaną powieścią Józefa Konrada jest Lord Jim, rzecz o oficerze marynarki, który wraz z resztą załogi ucieka ze statku, któremu grozi zatonięcie i zostawia pasażerów na pastwę losu. W polskim radiu fragmenty Lorda Jima tak czytał w roku 1980 Gustaw Holoubek. Brakował mu cal, może 2 do 6 stóp wzrostu. Był potężnie zbudowany, gdy szedł prosto na kogoś, patrząc nieruchomo spod łba. Z pochylonymi nieco plecami, wysuniętą głową, przypominał nacierającego byka. Głos miał głęboki, donośny. W zachowaniu jego przebijał jakby uparta pewność siebie, w której nie było nic agresywnego. Zdawało się, że ta pewność siebie jest nieunikniona, że się przejawia nie tylko w stosunku do innych, ale i do niego samego. Był nieskazitelnie czysty, ubrany w niepokalaną biel od trzewików aż do kapelusza i w przeróżnych wschodnich portach, gdzie zarabiał na życie jako akwizytor dostawcy okrętowego, bardzo był popularny. Jim zawsze miał dobrą pensję, a okazywano mu tyle względów, że można było za nie kupić wierność skończonego wroga. Tymczasem z czarną niewdzięcznością rzucał nagle swoje zajęcia i wyjeżdżał. Przyczyny, które podawał chlebodawcom, były wyraźnie niedostateczne. Mówili o nim dureń, psia krew z chwilą, gdy się odwrócił do nich plecami. Takie było
było ich zdanie o niezmiernej wrażliwości tego człowieka. Dla białych ludzi pracujących na wybrzeżu i dla kapitanów różnych statków był po prostu Jimem i niczym więcej. Miał naturalnie i nazwisko, ale chodziło mu o to, aby tego nazwiska nie wymieniano. Inkognito Jima, dziurawe jak Rzeszoto, miało ukrywać nie człowieka, lecz fakt. Kiedy ów fakt wychodził na jaw, Jim opuszczał nagle port, gdzie się wówczas znajdował i udawał się do innego, zwykle dalej na wschód. Trzymał się portów, ponieważ był marynarzem wygnanym z morza i posiadał teoretyczne zdolności nadające się wyłącznie do zajęcia portowego akwizytora. Z konradowskiej prozy chciałabym jeszcze zaproponować Państwu fragment słuchowiska według Smugi Cienia, powieści z roku 1917, opartej na autentycznym wydarzeniu z życia samego pisarza. To jest historia oficera brytyjskiej marynarki handlowej, skierowanego przez konsula brytyjskiego do Bangkoku, aby stamtąd przeprowadził statek, którego poprzedni kapitan zmarł na morzu. W słuchowisku z roku 1974 w reżyserii Helmuta Kajzara narratorem był Zbigniew Zapasiewicz, a oprócz niego zagrali także Tadeusz Bartosik i Zdzisław Tobiasz. Panie! Hej, hej, gospodarzu! Boże, a kto tam znowu? Potrzebny mi jest pokój, najwyżej na parę dni wracam na stałe do kraju. No czemu nie? Jeśli pan zechce zapłacić z góry. Z góry? To bezczelność. Niech pan tak nie krzyczy, każdego o to proszę. Nie wierzę. No to będę prosił. Gdyby wszyscy panowie zgodzili się płacić z góry, to mogło wymóc to samo i na panu Hamiltonie. On zawsze wraca na lód z bułkami. A nawet gdy ma pieniądze, też nie chce regulować swoich rachunków. Wymyśla mi tylko, kiedy się upominamy, grozi, że nie mam prawa wyrzucać białego na bruk. To więc gdy... Będzie pan... razem z tym Hamiltonem zawiśniecie na szubienicy, niż ja dam zadatek. To jest w klubie z moich znajomych? Kapitan Żyl wrócił właśnie z podróży po Morzu Sulajskim. Dwaj nieznajomi mi bliżej oficerowie, no i pan Hamilton oczywiście. Są wiadomości. No to proszę i mnie podać coś do A więc korzysta pan z urlopu? Nie, panie kapitanie, po prostu porzuciłem służbę, wracam do kraju. Po prostu. A więc stał się pan człowiekiem wolnym? Tak, rzeczywiście, od godziny 11 mogę nazywać się człowiekiem wolnym. Przepraszam. Ten piekielny upał odbiera człowiekowi apetyt. Gotów jestem przysiąc. Hamilton poszedł do kapitanatu portu ubiegać się o pańską posadę. Nic z tego. Mój następca jest już na pokładzie. Dlaczego pan właściwie opuścił statek? Uważa pan, że postąpiłem niewłaściwie? Ja. Tak. W ogóle. No cóż, przyznam się panu, rozmawiałem dziś z pańskim kapitanem. Kent mówił, że jak żyje, nie miał równie dobrego oficera. O, właśnie. Ja też, odkąd jestem marynarzem, nie miałem lepszych warunków do pracy i lepszego zwierzchnika niż kapitan Kent. A więc? Po prostu zamierzam wrócić do kraju, kapitanie Żyla. Słyszałem nieraz takie bajki. No dobrze, no i co z tego? Tym razem przekona się pan, że to nie bajki. To był fragment słuchowiska według Smugi Cienia Józefa Konrada. Przypomnę, że ten nowy 2017 rok będzie rokiem Konrada właśnie z okazji 160. rocznicy jego urodzin. A za chwilę noworocznie o modzie porozmawiamy. Kultura nie całkiem osobista. Noworoczna rozmowa modowa z dr Moniką Małkowską, krytykiem sztuki, musi dotyczyć rzeczy błyszczących, bo karnawał nam się rozpoczął. Karnawał to jest... Ale jest bardzo inteligentna. Powiedziała, czas że w roku, kiedy ośmielamy się nie włożyć lubi coś, co daje po życzeń. Oczach. Dobry wieczór, Moniko. Wszystkiego dobrego nie tylko w sprawach modowych ci życzę w związku z nowym rokiem. Ja chciałam złożyć życzenia. Tylko cukier jeść, nie po tak. prostu, żeby patrząc na świat, mieć ten błysk zaciekawienia, błysk radości, może błysk rozczulenia. Tak, błysk. Połyskliwe tkaniny przez mnóstwo stuleci, przez właściwie tysiąclecia wręcz, zarezerwowane były dla osób wyniesionych najwyżej na drabinie społecznej. Natomiast, dla możnych tego świata.
świata. Dla możnych i dla władców tego świata musiało być jej widać błysk, coś, co świeci się, przyciąga nie tylko wzrok, ale także w ogóle każdego, bo musimy zwrócić uwagę na coś, co lśni. Zresztą złoto zawsze było uważane za kruszec i szlachetny i nieprzebijalny. W tej chwili już jest troszkę inaczej, są metale droższe od złota, ale tak czy siak złoto ma swoją wartość. We współczesnym krawiectwie zdarzają się przecież rzeczy bardzo estetyczne, bardzo minimalistyczne, które wychodzą z rąk takich mistrzów i są tak świetnie zrobione, że pewnie ceną bywają zbliżone do rzeczy, które się świecą, więc o pozycji także finansowej w tej chwili absolutnie nie w naszym współczesnym świecie nie świadczy coś, co się świeci, co mamy na sobie, to dlaczego właściwie w tej chwili nosimy te materiały błyszczące? My lubimy się pokazać. Jeżeli jest to jakaś okazja, to lubimy się przystroić w coś, co przyciągnie spojrzenia większej lub mniejszej grupy osób. Niemniej połyskliwe tkaniny, których jest cała gama, od tych szlachetnych z jedwabiu i ze złotą nitką, czy też srebrną nitką, bo co prawda srebro się nie dzieje i nie ma już tego lśnienia, ale także bywa czasami używany do wyrobu tkanin. W tej chwili te drogie, kosztowne tkaniny są równoważone tkaninami bardzo tanimi, sztucznymi. W związku z tym jakieś lureksy, jakieś tam poliestry, sztuczne skóry, to wszystko też lśni, połyskuje, ale ma zupełnie inną wartość niż tkaniny wyrabiane ręcznie przez tysiąclecia, gdzie użyte były prawdziwe złote niteczki lub srebrne, ale tak jak mówię, srebro to już jest coś gorszego. Złota nitka już musiało to sprawić, że ciężar tkaniny był taki, że a w ogóle sztywność tkaniny była taka, że już to dyktowało fasony, dyktowało to kształt strojów, no i troszeczkę też dyktowało zachowanie kogoś, kto nosił takie ciuchy. Tak powiedziałyśmy, że to jest królewski wykwint, złotogłowie, brokaty, to wszystko były tkaniny, z których raczej nie szyto ani strojów na co dzień, ani strojów, dla mieszczaństwa. Ciężkie, niewygodne i dające szansę, żeby twórca, autor czy autorki popisały się kunsztem, bo przecież to były wszystko ręcznie robione tkaniny. Brokaty, które miały taką swoją wypukłość, to były prawie płaskorzeźby, to były takie reliefy. Ale w tej chwili też są suknie od couture właśnie robione, ozdabiane różnymi elementami świecącymi, więc ta sztuka tworzenia pięknych rzeczy, które błyszczą, nie zaniknęła oczywiście we współczesnej modzie, tylko chodzi o to, kto to nosi i w jakich okolicznościach. No i zależy też, jaki to jest błysk. Czy daje po oczach i oślepia, czy jest to dyskretny połysk, nie burżuazji, tylko właśnie władców. Renesans oczywiście, znowu nam się kojarzy sztywne suknie pań i przepyszne stroje męskie, bo mężczyźni wtedy byli ubrani co najmniej równie strojnie i paradnie, jak kobieta, nawet bardziej. Te tkaniny nam się kojarzą przede wszystkim z takimi renesansowymi portretami, gdzie mąż tamtego świata pojawiali się oczywiście odziani w swoje najlepsze paradne stroje, kreacje. A w tej tanie tkaniny, sztucznie robione często, one już nie mają ani takiej wartości i są gładkim połyskiem. One bardzo, bardzo się świecą, są często takie lśniące, że nas aż olśniewają, ale jednocześnie ranga tkaniny połyskliwej, a sztucznej jest niższego rzędu. To są obiekty o niższej znacznie wartości. Powiedzmy jeszcze o błysku artystycznym, bo tak zwany styl glam, czyli połysk, blichtr, który się pojawił na przykład w latach 70. wśród gwiazd rocka, prawda? Przecież to był David Bowie, który występował w butach na platformach, w jaskrawym makijażu i w świecących takich teatralnych kostiumach. To też było postawienie tych błyszczących tkanin w nowej roli. Skoro mówisz o glam, o glamurze, to jednak proponuję małą wycieczkę w przeszłość. Lata 30-40, kiedy pojawiały się wielkie gwiazdy ekranu, zwanego srebrnym, często nosiły satynowe suknie,
pięknie układające się na zgrabnych figurach, na mniej zgrabnych już było gorzej, ale piękne, szczupłe kobiety nosiły długie suknie z satyny. To też jest rodzaj połysku, choć to nie jest złote, tylko jest to połysk metaliczny tkanin, która mogła być w każdym kolorze, ale złote lata kina, czyli te 30, 40 lata i diwy, niedostępne diwy, pojawiały się często w białych, satynowych kraciach, bo to bardzo dobrze w kamerze wyglądało. Jane Harlow, platynowa blondynka, pojawiała się właśnie w platynowej sukni, tak przynajmniej wyglądało to na ekranie. Suknie były krojone, satyna była krojona ze skosu, co sprawiało, że sztywność była miękka, miękła. Sztywność była miękka. Tak, właśnie celowo to użyłam, bo na ogół złote czy połyskliwe tkaniny są sztywne, no chociażby jak mówiłam ze względu na zawartość metalowych niteczek albo sztucznych, bo teraz te brokaty są sztucznie robione, ale tak samo są sztywne, szczególnie tkaniny obiciowe na przykład. Natomiast właśnie te połyskliwe, satynowe kreacje opływały, spływały, syreny pojawiały się na ekranie lub też na jakimś balu lub na jakimś innym spotkaniu. Zabawna rzecz, że satynowe były również koszule nocne albo takie kombinacje tak zwane, czyli uszyte koszulki ze sztucznego jedwabiu. I podobno po rewolucji, kiedy weszli do pałaców rewolucjoniści, bolszewicy, dla swoich kobiet brali, kradli, rozkradali, wynosili suknie, jak, traktując to jako suknie, koszule nocne. Tak, i później te panie przychodziły do teatru, bo niektórym z nich przychodziło do głowy, żeby do się jak, tak, żeby się dokulturalnić i w koszulach nocnych przychodziły właśnie na spektakle czy na jakieś koncerty. Ale to jest połysk tkaniny. Natomiast ja chciałam jeszcze się cofnąć, nie będzie to wielki skok, kilkuletni zaledwie, dziesięcioletni, mianowicie w lata 20, kiedy sukienki były bardzo proste, chyba najkrótsze w tamtej historii, czyli do kolan, zapanował szał wieczorków tancujących, fajfów, spotkań towarzyskich, podczas których się tańczyło. Tańczyło się Charlestona lub inne shimmy, szybkie tańce. Bardzo ładnie wyglądało, kiedy wokół sukienki majtały się, tak mogę powiedzieć, podkreślały ruch taneczny, paciorki, takie koraliki. Tak. I tamte suknie, to już nie był połysk tkaniny, tylko to były suknie ponaszywane, a to cekinami, a to jakimiś tam paciorkami, a to strasami. To było ogromnie ciężkie, bo czasami w muzeach, gdzie przechowywane są kreacje z lat 20, czasami można to obejrzeć, to ważyło pudy. Ja zresztą pamiętam u Doris Lessing opowieść o jej matce, o jej rodzinie, o rodzicach w ogóle. I matka miała cudowne z lat 20 do tańca suknie i pojechała do Afryki. Okazało się, że nie ma żadnych szans, żadnych okazji, żeby te suknie założyć. Nieszczęsna matka, kiedy Doris była paroletnim dzieckiem, nie wiedząc co zrobić z kreacjami, sprezentowała to Doris, a ta pocięła to na kawałki i ubierała to nie tylko siebie w te przepiękne, ręcznie robione, naszywane sukienki, ale ubierała także psa. A w jakim jeszcze okresie te błyszczące materiały wychodziły na plan pierwszy w modzie, prawda? Bo moda to jest taka pani, która sobie różne rzeczy to jakiś czas przypomina. Więc kiedy sobie przypomniała o tym, że trochę trzeba pobłyszczeć? Zacznę od mężczyzn. Oni błyszczeli, kiedy szli na wojnę lub też paradowali z jakiejś tam okazji, bo ich zbroje to były dzieła sztuki. Płatnerzy robili często tak wspaniałe kreacje z metalu, zbroje paradne szczególnie. To były rzeczywiście majątek warte i ważące pudy, obiekty, ja nie wiem, to chyba rzeźba, tak należy powiedzieć. I zainspirowany zbrojami, Paco Rabanne stworzył zbroje dla kobiet, sukienki jak zbroje w latach 60. W 66-7 roku pojawiły... Trochę lżejsze, co? No, troszeczkę lżejsze. Acz nie do końca. Szczególnie to zrobiło furorę w okresie zimnej wojny, kiedy planowano, w ogóle marzono o tym, że ludzkość zaludnić będzie mogła kosmos, będą loty kosmiczne dla wszystkich dostępne. I Paco Rabanne, który był z wykształcenia architektem, a w ogóle projektował biżuterię dla Balenciagi, więc miał blisko, że tak powiem, zaprojektował takie sukienko-koszulki noszone przez modelki. No dobrze, może majtki one miały, ale tak to były noszone na gołe ciało. Zresztą nie tylko modelki, bo na przykład Françoise Hardy była wielką fanką
szczuplutkach modelka, dziewczyna, piosenkarka francuska, także ona mogła sobie pozwolić na noszenie tego, ale to było bardzo nieprzyjemne, to było po prostu sztywne, jak zbroja może nie, ale jak kolczuga, bo to łączone były elementy metalowe lub błyszczący plastik, to było łączone metalowymi kółkami. Było to zimne, nieprzyjemne. Też ciężkie, może nie aż tak jak zbroje, do 25 kg nie dochodziło, ale nie było to lekkie. Jak się wychodziło, gdzieś było chłodniej, no to metal, dobry przewodnik temperatur, stawał się zimny. Jak było gorąco, to parzył. I za dokładkę ostre brzegi tych sukieneczek, one były bez rękawów na ogół, natomiast no jednak ta dolna krawędź spódniczki lub sukienki. Haratało kolana. Po prostu haratało kolana. I to było naprawdę wielkie samozaparcie. Jeszcze jedna taka uwaga na koniec. Jeśli ktoś jest postury innej niż Monika Małkowska, czyli nie jest kobitką filigranową, to powinien uważać na te błyszczące materiały, bo nie ma nic bardziej zwracającego uwagi w negatywnym sensie niż obcisła, błyszcząca sukienka czy bluzka na ciele, które do doskonałości ma daleko. Chyba, że jest się Katarzyną Wielką. Chyba, że jest się Katarzyną Wielką, tak. Bardzo dziękuję. Doktor Monika Małkowska, krytyk sztuki, była dzisiaj gościem w magazynie Kultura Niecałkiem Osobista. 1 stycznia nowego roku i życzymy Państwu, żeby w karnawale trochę Państwo pobłyszczeli, a przynajmniej, żeby, tak jak Monika mówiła na początku, to bardzo dobre, powtarzam, żeby błysk w oku towarzyszył Państwu przez cały rok. Dołączam się do tych życzeń. Jeśli nie możemy błyszczeć w życiu, to załóżmy sobie coś małego błyszczącego. Zapraszam Państwa na za tydzień po 23. Życzę dobrej nocy. Magda Mikołajczuk. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za miesiąc. Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22,70 zł za miesiąc. Opłatę wnosimy do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można już wnosić opłaty za 2017 rok. Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymamy. To był komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tu Polskie Radio 24. Już za chwilę będzie północ. Jest północ. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. Podczas wieczornych zamieszek w Ełku policja zatrzymała dotąd 26 osób. W sylwestrową noc w mieście doszło do bójki, w wyniku której zginął 21-letni mężczyzna. Przed lokalem, w którym doszło do zabójstwa, protestowało przez cały dzień kilkaset osób. W tej chwili są to niewielkie grupki. Część z nich rzucała butelkami i odpalała race. Zatrzymane są osoby najbardziej agresywne, powiedziała sierżant Agata Kulikowska-Denałęcz z ełckiej policji. Cały czas wychodzi do zatrzymań. Policjanci zatrzymują te najbardziej agresywne osoby tłumu. W tej chwili już około 25 osób zostało zatrzymanych. Te osoby były agresywne nie tylko wobec policjantów. Te osoby również niszczyły mienie swoim zachowaniem, stwarzały zagrożenie dla innych osób, które tutaj przyszły. Każdy z tych przypadków osób zatrzymanych zostanie rozpatrzony indywidualnie i te osoby odpowiedzą za czyny zabronione, które popełniły. Wczoraj przesłuchano 4 mężczyzn zatrzymanych w tej sprawie. To obcokrajowcy. Wiadomo, że w bójce brali udział i obcokrajowcy, i Polacy. Szef Prawa i Sprawiedliwości zapowiada, że jeśli obecny protest części opozycji będzie kontynuowany, to Sejm będzie działał tak jak w przypadku uchwalenia budżetu. 16 grudnia, po tym, gdy posłowie opozycji zajęli mównicę sejmową, reszta Sejmu kontynuowała obrady w sali kolumnowej. Okupacja sali plenarnej trwa do dziś. Jarosław Kaczyński powiedział w programie Dwoje na Jednego w Polskim Radiu 24, że Sejm mimo protestu będzie działał. Musieli działać tak, jak działaliśmy w trakcie uchwalania budżetu i innych ustaw. Powtarzam, wymóg konstytucyjny jednoznacznie sformułowany to jest wymóg kworum. I to kworum mamy i jeżeli opozycja będzie
stosowała te dotychczasowe metody, no to cóż, nie będziemy mieli innego wyjścia. Według Jarosława Kaczyńskiego opozycja chciała wywołać protestem wrażenie kryzysu konstytucyjnego. Stworzenia takiego wrażenia w Polsce i stworzenia takiego wrażenia w Europie. Oczywiście liczono na duży zakres poparcia społecznego. No, okazało się, że to poparcie jest nieporównanie mniejsze niż by się wydawało. Na to wskazują zarówno wyniki badań socjologicznych, jak i wielkość tych grup, które się gromadziły pod parlamentem. Posłowie opozycji zapowiadali, że pozostaną w sali plenarnej przynajmniej do 11 stycznia, czyli daty rozpoczęcia kolejnego posiedzenia Sejmu. Taką decyzję podjął zarząd Platformy Obywatelskiej. O tej dacie mówił też Ryszard Petru z Nowoczesnej. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w noc sylwestrową w Jeleniej Górze. W dwie idące prawidłowo po chodniku nastolatki wjechał rozpędzony jeep. 14 i 16-latka zmarły na miejscu. Jak ustalili policjanci, 30-letni Ukrainiec kierujący autem nagle zjechał na chodnik, przebił barierki i wpadł do rzeki. Dwie nastolatki, które akurat szły poboczem, zginęły na miejscu. Ranna została też współpasażerka kierowcy i, jak wynika z naszych informacji, nadal w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Okazuje się także, że Ukrainiec kierujący pojazdem najprawdopodobniej był nietrzeźwy. Okoliczności zdarzenia bada policja. Mimo zakrojonej na szeroką skalę akcji poszukiwawczej nie udało się dotąd zatrzymać zamachowca ze Stambułu. W sylwestrową noc nieznany sprawca otworzył ogień w jednym z klubów, w którym nadejście Nowego Roku świętowało co najmniej 700 osób. Zginęło co najmniej 39 osób, w tym 15 obcokrajowców. 69 osób zostało rannych. O szczegółach Wojciech Cegielski. Z dotychczasowych informacji tureckich służb wynika, że napastnik około 1:30 w nocy zastrzelił przed klubem policjanta oraz cywila i wszedł do środka. Tam otworzył ogień. Wśród ofiar są zarówno obywatele Turcji, jak i 5 Saudyjczyków, a także obywatele Francji, Belgii, Jordanii, Libanu oraz nastoletnia Izraelka. Mówiłem jej, żeby nie jechała do Turcji, bo jest tam niebezpiecznie, ale ona nalegała, bo jechali tam innego. Mówił ojciec zabitej dziewczyny Zachar. Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia, a w klubie zostawił broń. Teraz szuka go policja i tureckie służby. Tożsamości zamachowca nie ujawniono. Żadna z organizacji nie przyznała się do ataku. Turecki prezydent oraz premier zapowiedzieli walkę z terroryzmem. Nie poddamy się terrorowi. Będziemy przeciwko nim walczyć. Tak długo, jak ludzie będą solidarni, nie będzie dla nas przeszkód nie do pokonania. Oświadczył premier Binali Yıldırım. Klub, w którym doszło do zamachu, położony jest w europejskiej części Stambułu nad Bosforem. Jest popularnym miejscem wśród młodzieży, a także artystów i obcokrajowców. Wiadomo, że gdy napastnik otworzył ogień do bawiących się, część osób ratowała się skokiem do wody, by uniknąć kul. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy w północnej połowie Polski zachmurzenie duże lub całkowite, miejscami przejaśnienia. Na termometrach od minus 6 stopni na południu, minus 3 w centrum, do 3 na wybrzeżu. W Kotlinach Sudeckich spadek temperatury do minus 7, a w Karpackich lokalnie do minus 12. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po północy, jest poniedziałek, drugi dzień roku. Wschód słońca o 7:45, zachód o 15:35. Imieniny obchodzą Bazylii, Grzegorz, Izydor oraz Makary. To jest nocny program Polskiego Radia 24. Teraz na naszej antenie czas na audycję Kościół Nasz Powszedni. Małgorzata Bartas-Witan i ksiądz Krzysztof Ołtakowski. Nadzieja na pokój to jedno z najbardziej naglących pragnień otwierających nowy rok, zarówno w wymiarze osobistym, społecznym, narodowym, ale także tym powszechnym. To także tradycja otwierająca każdy rozpoczynający się rok od 50 lat w formie zaproponowanej przez papieża Pawła VI. Z jego inicjatywy 1 stycznia obchodzony jest jako Światowy Dzień Pokoju. Z księdzem Grzegorzem Michalczykiem, duszpasterzem środowisk twórczych, rozmawia Jan Pniewski. Od pół wieku obchodzimy już Światowy Dzień Pokoju i dziś ten dzień wydaje się tak samo potrzebny, tak samo aktualny jak niegdyś,
a może nawet i bardziej. 50 lat minęło od tego pierwszego orędzia, które skierował do wszystkich ludów Paweł VI. W 66 roku po raz pierwszy, ale powołując się też na encyklikę Pacem in Terris Jana 23, która była ogromnym przełomem w tym spojrzeniu z perspektywy chrześcijańskiej na dramaty, które dzieją się w świecie. Wciąż aktualna, nawet być może bardziej aktualna dzisiaj jest ta zachęta, żeby dokładać wszelkich starań, by budować pokój. Tutaj przede wszystkim w orędziu Franciszka widać wyraźnie jako taki główny motyw, gorącą zachętę do tego, żeby we wszystkich działaniach, jakie są w społeczeństwach prowadzone, w społeczeństwach naszego świata, wyzbyć się absolutnie przemocy. Wyzbyć się przemocy w każdej formule. Papież, mówiąc o tym, przestrzega przed tym, że jednak mamy do czynienia dzisiaj, jeżeli nie z jedną jakąś wielką, dramatyczną wojną, która niszczy społeczeństwa, to z tą, jak on mówi, straszliwą wojną światową w kawałkach. Światową wojną, czyli jakby areną tego dramatu, tej niesprawiedliwości, która się dzieje, jest cały świat. To jest jedno z tych sformułowań Franciszka, które w ostatnim czasie w różnych kontekstach powracało wielokrotnie. Ta straszliwa wojna światowa w kawałkach. I tutaj papież mówi zarówno o kontekście niesprawiedliwości, która się dzieje, gdy na arenę świata wkracza terroryzm, wtedy, kiedy występuje przestępczość, szczególnie wtedy, kiedy występują nadużycia, których ofiarami padają, jak Franciszek pisze, migranci, gdzie dochodzi też do handlu ludźmi, który też pociąga za sobą niezliczone ofiary. No i wreszcie ostatnim tym elementem, na który Franciszek zwraca uwagę, jest dewastacja środowiska, czyli ta ekologia. Ekologia, jak on mówi, globalna, to nie tylko kwestia ochrony środowiska, tylko to pewien styl życia, styl działania człowieka w dzisiejszym świecie. Odwołując się do swoich poprzedników, papież przypomina, że pokój, o który powinniśmy zabiegać, nie jest po prostu brakiem walki, nie jest po prostu ciszą, nie jest dowolnego rodzaju porządkiem. Papież zachęca do współdziałania. Zwraca uwagę na to, że ludzie w dzisiejszym świecie mogą różnić się poglądami. Mamy różne strony sporu politycznego, różne strony sporu ekonomicznego, gospodarczego. Nie ma w tym nic złego. Papież wręcz podkreśla, że to może być inspirujące, że można to uznać jako pewnego rodzaju wzbogacenie tej rzeczywistości, która dzisiaj w świecie ma miejsce. Więc pokój tak naprawdę nie jest ciszą w sensie zaniechania sporów. Jest raczej zachętą do tego, żeby budować jedność między ludźmi w taki sposób, który będzie wyzbyciem się przemocy, a zarazem dowartościowaniem tych konstruktywnych form działania, które są bardzo dzisiaj potrzebne. Walka o pokój w pierwszej kolejności powinna opierać się na odrzuceniu przemocy. Papież apeluje właśnie o tę politykę, która rezygnuje z przemocy, ale która pozostaje polityką aktywną i zwraca uwagę, że ta postawa sprawdza się w świecie. Walka pokojowa. Wydaje się, że to jest coś wewnętrznie sprzecznego, bo jak można walczyć, jednocześnie troszcząc się o pokój? No właśnie, można walczyć. To jest ta broń prawdy i sprawiedliwości, o której i Franciszek, i Jan Paweł II pisali. Do prawdy i sprawiedliwości można dochodzić bez niszczenia przeciwnika w sporze. Franciszek, mówiąc też o tym, podkreśla ten kontekst religijny przemocy, który dzisiaj wydaje się być szczególnie widoczny i bolesny. I mówi Franciszek, żadna religia nie jest terrorystyczna. Mówi, że przemoc, jeżeli występuje w kontekście religijnym, jest tak naprawdę znieważeniem imienia Boga. I dowartościowuje Franciszek również inne niż chrześcijańskie konteksty religijne, mówiąc, że przecież jest wiele tradycji religijnych, które mają ten wspólny mianownik wyrzeczenia się przemocy i współczucia dla siebie nawzajem. To jest ta istota i droga życia wielu tradycji religijnych. Franciszek też mówi o konieczności wyzbycia się przemocy w obrębie rodziny. To jest ciekawe, bo kiedy mówimy o wartości rodziny, najczęściej nie chcielibyśmy mówić o tym, że w kontekście życia rodzinnego pojawiają się bardzo dramatyczne wydarzenia, które są dowodami domowej przemocy. Papież, mówiąc o szacunku dla rodziny, o roli rodziny w dzisiejszym świecie, powołując się zresztą na swoją adwokację, Amoris Laetitia, ostatnio wydaną, błaga wręcz, błaga, używa tego sformułowania, o powstrzymanie przemocy domowej i nadużyć w stosunku do kobiet i dzieci. I jednocześnie to właśnie dom jest szkołą prawdziwego pokoju, bo pokój to nastawienie serca. Tak, pokój to nastawienie serca i właśnie na płaszczyznę serca wskazuje papież, mówiąc o tej walce, która jest tak naprawdę walką chrześcijańską. Przypomina Franciszek, że
również w kontekście niepokojów i przemocy przyszedł na świat Jezus Chrystus i że to w Jego nauczaniu ta płaszczyzna walki na terenie serca, jako że z serca ludzkiego, jak Ewangelia mówi, biorą się złe czyny, bierze się nienawiść, bierze się przemoc, bierze się to, co jest niszczeniem drugiego człowieka. Ta walka na płaszczyźnie serca, można powiedzieć, chyba jest synonimem tego, co my nazywamy nawróceniem, czyli przemianą życia. I papież podkreśla, że Chrystus, mówiąc o tym, sam dał tego przykład, wyrzekając się absolutnie przemocy, wszedł w doświadczenie męki i śmierci, wprowadzając spokój między ludźmi, jednocząc ludzi, niszcząc to, co ich dzieli. Okazało się, że przygotowano coś więcej niż zwykły występ papieski na scenie. Jak bardzo nam się potrzeba, także nam w Polsce, to nie są tylko problemy świata, to są nasze problemy. Mamy doświadczenie niepokojów i rozłamów w naszej ojczyźnie. Jak bardzo potrzeba nam dzisiaj wsłuchania się słowa orędzia pokojowego papieża Franciszka. Jak ten kawał zabrać? Bardzo ładnie wygląda. Przełom roku to tradycyjnie jest już lat kolejny etap zaufania przez ziemię zainicjowanej w latach 70. przez brata Rożera, założyciela wspólnoty ekumenicznej braci Teze. I takie spotkanie odbywa się teraz w Rydze. Jest na miejscu ojciec Tadeusz Ciślak, pracujący on w stolicy Łotwy. A ona o tym śpiewa. W tej części Europy się odbywa pielgrzymka zaufania przez ziemię. Do tej pory najdalej na wschód odbywały się te spotkania w Polsce. Tym razem wybrano jakby środek krajów bałtyckich, po raz pierwszy w tej części Europy, w krajach bałtyckich. Drugi motyw to ten, że jest to takie miejsce, w którym rzeczywiście ta pielgrzymka, to spotkanie miało charakter autentycznie ekumeniczny, czyli nie było zdominowane przez, jakby to powiedzieć, logistykę katolicką. Rzeczywiście musiały współpracować ze sobą wszystkie kościoły. Nigdona, ale ten nie śpiewała, zwróć głosem do faceta. Duchowego przebudzenia, bo wiemy, że te spotkania często pociągają za sobą nowe impulsy religijne. Ładne to zdjęcie, śliczne dawaj jeszcze raz. Łotwa jest otwartym na duchowość, natomiast można śmiało powiedzieć, że jest to w znacznej mierze duchowość mocno sprywatyzowana. Czyli nawet jeśli funkcjonują tu kościoły nawet w dużej liczbie, bo oprócz katolików są przede wszystkim dominujący luteranie, oraz sporo też prawosławnych, a także innych denominacji chrześcijan, to większość Łotyszy, choć jest w jakiś sposób religijna, to traktuje tę religijność w sposób bardzo taki osobisty, prywatny. Natomiast spotkania te pokazują ten wymiar wspólnotowy wyznawania wiary, wspólnotowy wymiar przeżywania własnego odniesienia do Boga. To chyba jest bardzo ważne, zwłaszcza w sytuacji takich zbiorowych lęków, wcześniej karmi się społeczeństwa, zwłaszcza społeczeństwa europejskie, gdzie często właśnie lęk zastępuje jakąś nadzieję w człowieku. W tym kontekście bardzo ważne jest właśnie działanie tej wspólnoty ku pokojowi, bo to jest, myślę, konkretny przykład tego, że rzeczywiście na płaszczyźnie młodych ludzi można to osiągać przez burzenie muru wrogości. To w kontekście tego miejsca, gdzie się teraz to odbywa, szczególnie wymowne. Oczywiście, przede wszystkim pierwszym murem, który trzeba było jakoś opłacić, służyć. Zenon, Martynie, to i nie mogę zmienić cudownie. Zenek Blut, zamiataj od niego podłogę. Dla przeciętnej rodziny łotewskiej ten dom rodzinny jest taką twierdzą, w znacznej mierze zamkniętą, ogrodzoną płotami i tak dalej. Natomiast wezwaniem, jakie za każdym razem płynie z takich spotkań Teze, to jest wezwanie do otwarcia swoich domów rodzinnych na przyjęcie tych młodych pielgrzymów. To było oczywiście bardzo trudne, ale okazało się możliwe. Udało się właśnie przełamać te szczelne płoty, ten zwyczaj takiego domowego zacisza, nie wpuszczającego nikogo tego za próg. I okazało się, że tak. Bardzo dziękujemy, ojciec Tadeusz Cieślak, jezuita z Rygi. Gdzie kończy się dziś to spotkanie? Za pierwsze spotkanie w nowym roku dziękuję już Małgorzata Bartas-Witan i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Polskie Radio 24. Powtórka programu. 24 godziny w Polsce i na świecie. Mariusz Gzyr, witam Państwa bardzo serdecznie. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju.
Wojewoda opolski Adrian Czubak i wicewojewoda Wioletta Porocka spotkali się z uczestnikami strajku budowlanego. No o to chodzi, że wtedy nie jest zimno, a jak dziecko było samo, pan Sofenka z Kiemkich oddał zimno wstało, no to wystarczyła godzina, że było mu za zimno i smutno. Protestują przeciwko przyłączeniu części gminy do opłaty. To jest swoją od dołu. Postanąć na tych stopach coś wrażliwy, to gardło pójdzie od razu za ziemienie. Od dziś 12 sołectw z 4 wodopolskich zostało udzielonych do miasta Opole. W wyniku tej decyzji mieszkańcy gminy Dobrzeń Wielki stracą uprzemysłowione tereny wokół elektrowni, a to oznacza dla samorządu obniżenie dochodów i to o około 40 milionów złotych rocznie. Mieszkańcy wielokrotnie organizowali manifestacje i blokady dróg. W drugi dzień świąt kilkanaście osób rozpoczęło głodówkę. W ich obronie stanęły władze województwa opolskiego, liczne samorządy z całej Polski, władze Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, politycy opolskim. Opozycji, wśród nich Paweł Kubis. Martynie Dzwon jest bardzo znany z tych takich piosenek polskich. Uważa, że Rada Ministrów nie powinna rozpatrywać wniosku o poszerzenie granic miasta, a to z powodów błędów formalnych. Wnioskodawcy powiększenia miasta argumentowali, że powiększenie granic Opola o nowe tereny ma pozwolić na lepsze wykorzystanie ich potencjału z korzyścią dla całego regionu, w tym także podopolskich gmin. No i gdzie to dzwoń do mnie, bo ty dzwonisz nie na ten telefon, który burczy, no. Zaraz, jesteś tu? Po dwóch konkursach Polak o 0,8 punktu wyprzedzał Strykera Stefana Karta. Dzwonisz nie na ten telefon? Trzeci jest Norwek Daniel Andre Tandem ze stratą 6,6 punktu. Piąte miejsce zajmuje Piotr Żyła, a ósmy jest Maciej Kot. W niedzielnym konkursie w Garmisch-Partenkirchen Stoch zajął drugie miejsce. Wygrał Tandy, a na najniższym stopniu podium stanął Krafty. Żyła był szósty, a Kot siódmy. Trzeci konkurs turnieju czterech skoczni zostanie rozegrany w Innsbrucku w Austrii w środę 3 stycznia. Kwalifikacje zaplanowano na wtorek. Zmarł Bogdan Tuszyński, dziennikarz sportowy, sprawozdawca Polskiego Radia i współtwórca legendarnego studia S13. Henryk Urbaś z Naczelnej Redakcji Sportowej Polskiego Radia mówi, że Bogdan Tuszyński zostanie zapamiętany głównie jako komentator wyścigu pokoju, lecz nie tylko. Trudno byłoby wymienić dyscyplinę sportu, na której szef albo jinx, bo tak go czasami nazywaliśmy, by się nie zdał. Przede wszystkim był to człowiek, tak jak powiedziałem, wymagający, surowy szef, potrafiący walczyć o redakcję i walczyć o nas, którzy w tej redakcji pracowali. Bo jeszcze krótko przed świętami rozmawialiśmy. On miał jeszcze w planie napisanie kilku książek, no niestety nie zdążył. Jak mówię, wspaniały człowiek, wspaniały dziennikarz. Bogdan Tuszyński zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 84 lat. Szef Prawa i Sprawiedliwości zapowiada, że jeśli obecny protest części opozycji będzie kontynuowany, to Sejm będzie działał tak, jak w przypadku uchwalania budżetu. 16 grudnia, po tym, gdy posłowie opozycji zajęli mównicę sejmową, reszta Sejmu kontynuowała obrady w sali kolumnowej. Okupacja sali plenarnej trwa do dziś. Jarosław Kaczyński powiedział w programie Dwoje na Jednego w Polskim Radiu 24, że Sejm mimo protestu będzie działał. Będziemy musieli działać tak, jak działaliśmy w trakcie uchwalania budżetu i innych ustaw. Wymóg konstytucyjny jednoznacznie sformułowany to jest wymóg kworum. I to kworum mamy i jeżeli opozycja będzie stosowała te dotychczasowe metody, no to cóż, nie będziemy mieli innego wyjścia. Według Kaczyńskiego opozycja chciała wywołać protestem wrażenie kryzysu konstytucyjnego. Stworzenia takiego wrażenia w Polsce i stworzenia takiego wrażenia w Europie. Oczywiście liczono na duży zakres poparcia społecznego. No okazało się, że to poparcie jest nieporównanie mniejsze niż by się wydawało. Na to wskazują zarówno wyniki badań socjologicznych, jak i wielkość tych grup, które się gromadziły pod parlamentem. Kaczyński dodał, że w grudniowych głosowaniach w sali kolumnowej wzięła udział wystarczająca liczba posłów, by stwierdzić ich ważność. Każde głosowanie było sprawdzeniem kworum i było zwykle 236 osób na sali. W dwóch głosowaniach, czy to na skutek pomyłki, ale albo też na skutek głosowania kogoś, kto zwykle nie głosował, bo tam było troszkę posłów, którzy nie głosowali,
Izby 237. Nie ma najmniejszej wątpliwości co do kworum. Jest także możliwość zidentyfikowania na zdjęciach, na filmach wszystkich po nazwisku, którzy brali w tym udział. Posłowie opozycji zapowiadali, że pozostaną w sali plenarnej przynajmniej do 11 stycznia, czyli daty rozpoczęcia kolejnego posiedzenia Sejmu. Taką decyzję podjął zarząd Platformy Obywatelskiej. O dacie 11 stycznia mówił też Ryszard Petru z Nowoczesnej. Będziemy szukali takiego rozwiązania, które usprawni te głosowania. No, nie będzie trzeba już głosować przy pomocy podnoszenia ręki, ale będzie się prowadziło dalej działania Sejmu. To znaczy opozycja żyje w pełnym błędzie, jeżeli sądzi, że zdoła sparaliżować działania Sejmu. Wzrastają rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych od 1,5% do niespełna 4%. Powodem jest przede wszystkim podniesienie opłat dystrybucyjnych średnio o 5,6%. Stanowią one mniej więcej połowę rachunku. Druga część to opłaty za sam prąd, które spadają. Średnio dla odbiorców czterech sprzedawców z urzędu spadek cen w obrocie wynosi 4,6%. Beata Wreszczyńska-Dębska z Urzędu Regulacji Energetyki powiedziała, że rachunki będą wyglądały różnie w zależności od grupy taryfowej. Najwięcej gospodarstw domowych ma grupę G11. Przy średnim takim zużyciu trzyosobowej rodziny, która na przykład w ciągu roku zużywa ponad 1700 kWh, ten rachunek za energię